Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji, lekcji trzeciej. Dźwięki enharmonicznie równoważne. No, skomplikowana nazwa, rzadko może spotykana, rzadko ktoś może się czymś takim interesować, ale z punktu widzenia teorii jest dosyć istotna i w zasadzie musisz wiedzieć o, o, na ten temat, żeby w przyszłości, przy okazji poznawaniu skal, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Dźwięki enharmonicznie równoważne tu chodzi przede wszystkim o to, że jeden dźwięk może mieć zapis na papierze, w nutach dwojaki zapis a to będzie nadal jeden dźwięk Właściwie to właściwie tyle czyli na przykład mam dźwięk na trzecim progu na strunie szóstej jest G później na czwartym progu jest dźwięk Gis czyli idziemy od niskiego do wysokiego jest G Gis i na piątym jest dźwięk A G, Gis, A czyli jeżeli od niskiego idziemy do wysokiego to dodajemy krzyżyk czyli ten hashtag tak zwany popularny teraz używany w internetach natomiast jeżeli idę od dźwięku wyższego do niższego mam A As czyli dźwięk A z literką B, z małą literką B przy, y, przy literce y, dźwięku, prawda, czyli A z bemolem, to się wymawia po prostu as. A As G, Ges f. Po co tym mówię i dlaczego akurat jest osobna lekcja y, zrobiona? Y, mianowicie przy poznawaniu skal y, i przy tworzeniu skal y, bardzo ważne będzie to, jakie znaki przykluczowe, czyli jakie dźwięki czy to są z krzyżykami czy z bemolami występują w danej skali. To jest bardzo ważne, ponieważ będziemy mogli przy okazji koła kwartowo-kwintowego bardzo fajnie sobie dojść, która skala ma ile krzyżyków i ma ile dźwięków yy, przykluczowych, które dźwięki przykluczowe znajdują się przy danej skali. Więc właściwie to jest naprawdę bardzo istotne, aczkolwiek z praktycznego punktu widzenia yy, można się oczywiście zawsze poruszać w ten sposób, że mam G, gis, a A G G. tylko musimy mieć świadomość przy części skal bemo, bemole pojawiają się przy skalach durowych, lokryckich, miksolidyjskich, lidyjskich i tak dalej, tak dalej. Te bemole się pojawiają i krzyżyki też się pojawiają i one muszą być w odpowiedni sposób jakby odczytywane, prawda? Czyli jeżeli mamy w skali w skali jakiejś tam mamy A z bemolem, to musimy go używać jako A z bemolem, więc jakby przy okazji chromatyki już musimy sobie zaznaczyć tą bardzo ważną y, funkcję. Y, co prawda, ona jest bardziej teoretyczna, ale w praktyce też jest bardzo, y, bardzo istotna, bardzo ważna. Y, no, y, które dźwięki mają y, y, są w ten sposób używane no, które? te, które mówiliśmy przed, wcześniej przy chromatyce, y, dźwięki, które miały po prostu krzyżyki. Bo enharmonicznie można nazwać dźwięk, na przykład dźwięk G możemy to nazwać, że to jest. A z dwoma bemolami, czyli jakby A z jednym bemolem to jest na czwartym progu, o którym mówiliśmy, a A z dwoma bemolami to jest po prostu dźwięk G inaczej. Można dodać trzy bemole to będzie dźwięk wtedy fis. Tylko że w zasadzie nie używa się tego i na szczęście, dzięki Bogu, nie musimy wcale się tym przejmować. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, że gis to inaczej AS że FIS to inaczej GES że AIS to inaczej BES, czyli B z literką małą B że DES to inaczej CIS i w zasadzie tyle, mamy cztery, cztery dźwięki tam gdzie jest FIS to inaczej GES tam gdzie GIS to inaczej AS tam, gdzie A, is, to inaczej B be, z bemolem, czyli B. Tam, gdzie C is, to inaczej DES. No i ostatni, który nam został, tam, gdzie DIS, to inaczej S. Więc właściwie mamy te pięć dźwięków, które mają jakieś tam krzaczki. Niektórzy mówią, że jakieś tam mają krzaczki przepisane pod spodem. Musimy wiedzieć, co to są za krzaczki, i Twoim zadaniem teraz będzie. Wykucie sobie na blachę tych znaków, yy, tychże yy, nauczenie się tych dźwięków enharmonicznie równoważnych, czyli po prostu dźwięk, który możemy zapisać w dwóch postaciach, jest dalej tym samym dźwiękiem, natomiast on ma dwa, dwa postacie, czyli tam gdzie Fis, tam gdzie Gis, tam gdzie Ais, tam gdzie Cis i tam gdzie Dis. I oczywiście. Jako zadanie kolejne byłoby sobie też granie i mówienie tego, tych dźwięków, na przykład E, F, G, G, As, A, B, Bs, B, C, D, D, S, E. Wiem, że to może troszeczkę tak jakoś no nie po kolei, skoro mówiłeś, że Idziemy od niskiego dźwięku, to mamy krzyżyki, a od wysokiego dźwięku bemole. Owszem, to jak najbardziej to ćwiczenie, jedno zróbmy tak, że po prostu jedziemy F, Gs, żeby po prostu już mózgowi powiedzieć definitywnie jaki tutaj mamy dźwięk, a jako kolejne jeszcze ćwiczenie po prostu idziemy E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis. D, dis, e I jeżeli jedziemy teraz z kolei od wysokiego do niskiego To mówimy sobie ten ciąg dźwięków, który powinien być Zstępująco, czyli e, s Bo to o tyle jest ułatwienie, że my wiemy, że mamy teraz dźwięk e Później s, później D I tak dalej, prawda? Czyli jakby z jednej strony idziemy Poszerzamy te dźwięki, dodajemy mu hasztagi Krzyżyki dodajemy do dźwięku, y, który mamy niski, dodajemy, dodajemy y, ten krzyżyk, a w drugą stronę z kolei dodajemy bemol. I można powiedzieć, że to też jest troszeczkę takie ułatwienie. No można powiedzieć, no co Ty wygadujesz, jakie ułatwienie, jeżeli my, ja mam teraz dwóch rodzajów dźwięków się nauczyć, który właściwie jest jednobrzmiący dźwięk. No tak, niestety y, tak, tak to wygląda. Czyli w tym ostatnim ćwiczeniu po prostu byśmy grali w ten sposób. E, S, D, D, C, B. Bez, a, as, g, ges, f, e. I właściwie to byłoby tyle. Zobaczymy się już za chwilę w następnej lekcji. Na razie.